Te wykresy i słupki to skrócona, graficzna forma budżetu, która przypomniała radnym, jak układały się finanse miasta w ubiegłym roku. Zdaniem skarbnik budżet 2013 można uznać za udany. Ogółem wynik budżetu miasta zamknął się w deficytem na kwotę 6 600 000 przy planowanym 16 milionów złotych. Więc można powiedzieć, że wynik jest osiągnięty niezły. Pozytywne opinie dla budżetu wydały poszczególne komisje radnych oraz, co w tym przypadku najbardziej istotne, Regionalna Izba Obrachunkowa. Przed głosowaniem można było odnieść wrażenie, że absolutorium dla prezydenta to czysta formalność. Prezydent sobie poradził z tym budżetem i dlatego myślę, że chyba tutaj w tej kwestii jakichś większych oporów ze strony Rady Miasta na przyjęcie absolutorium nie będzie. Skoro jest korzystna opinia RIO, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest również korzystna opinia komisji na przykład rewizyjnej, to myślę, że prezydent uzyska absolutorium. Scenariusz dzisiejszych obrad był jednak inny. Już w fazie dyskusji radni zaczęli zasypywać prezydenta pytaniami. Na pierwszy ogień o wysokie zadłużenie miasta, ponad 220 milionów złotych. Dlaczego niektóre zadania nie zostały wykonane? Dlaczego jest wysokie zadłużenie miasta? Dlaczego taki słaby jest udział inwestycji w budżecie miasta? Dług miasta na części pierwsze rozłożyła skarbnik, która wytłumaczyła, że w tej wysokości nie jest on zagrożeniem. Mamy zaciągnięty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na bardzo korzystnych warunkach. I kredyt pociągnięty z tego banku na dzień 31 grudnia wynosi 150 milionów złotych i z umowy kredytowej wynika, że my mamy na tym kredycie 5-letnią kadencję, więc jeżeli pociągnęłam 92 miliony w roku 2010, to spłatę tego kredytu rozpoczynam dopiero w 2015 roku. Radni pytali dalej o inwestycje i o budownictwo mieszkaniowe. To są kwestie dotyczące budownictwa społecznego, tego co na czym najbardziej jako klubowi zależy. To są kwestie tak naprawdę dosyć wysokiego zadłużenia, które rośnie w budżecie, to też nas niepokoi. Na chwilę przed głosowaniem radni SLD poprosili o kilkominutową przerwę. Prawdopodobnie wówczas zapadły kluczowe decyzje w sprawie głosowania. W efekcie 10 radnych było po stronie prezydenta, 6 przeciw udzieleniu absolutorium. Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej wstrzymał się od głosu. Budżet uchwala każdorazowo rada. Tuż po głosowaniu prezydent skomentował wynik. Decyzję radnych ocenił po prostu jako polityczną. To jest hipokryzja. Zadłużenie miasta to nie jest moja domena, tylko radnych. Przecież radni uchwalają budżet i wpisali taki poziom długu, więc sami go uchwalili, a mówią, że jest za duży. W przypadku kończącej się kadencji prezydenta nieudzielenie mu absolutorium nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Czy decyzja radnych była polityczna? W świetle pozytywnych opinii dla sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok każdy zna odpowiedź.